Jacek Wójcik, Głos Koszaliński. Witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie magazynu sportowego GK24. Trwa świetna seria zawodniczki klubu lekkoatletycznego Bałtyk Koszali Małgorzaty Hołub. Do listy tegorocznych sukcesów nasza znakomita biegaczka dopisała kolejny, zwyciężając na dystansie 400 metrów podczas 29. letniej uniwersjady w Tajpej. Oto co mistrzyni z Koszalina powiedziała po zwycięskim biegu. Tak naprawdę trener mi powiedział, że od początku mam się skupić tylko i wyłącznie na sobie i ruszyć mocno. Tak też zrobiłam. Kompletnie nie mam pojęcia, jak pobiegły inne zawodniczki. Pierwszy raz miałam coś takiego, że byłam skupiona tylko i wyłącznie na sobie. No jak widać, to przyniosło efekt. Ostatnie 100 metrów było po prostu straszne. Wiało bardzo w twarz i było bardzo ciężko. Jeszcze 10 metrów przed metą już nie wiedziałam, czy dobiegnę tak naprawdę, bo było naprawdę bardzo ciężko, ale no, tym bardziej to cieszę, że się udało zdobyć i niezły wynik, i tym bardziej, że złoto. Coraz bliżej do rozpoczęcia nowego sezonu piłkarek i piłkarzy ręcznych. Obie koszalińskie drużyny rywalizujące na szczeblu centralnym mają za sobą kolejne turnieje przedsezonowe. Zawodniczki Energii AZS Koszalin zajęły trzecie miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Elbląga. Nasz zespół zremisował z mistrzem Polski Wistalem Gdynia. Niestety dwa pozostałe mecze zakończyły się porażkami. Z kolei pierwszoligowa Gwardia Koszalin była gospodarzem turnieju pod nazwą Polsko-Niemieckie Konfrontacje Piłki Ręcznej. Z dwóch awizowanych drużyn z Niemiec dojechała jedna, co spowodowało zmianę formuły turnieju. Zespoły grały systemem mecz i rewanż. Gwardia wygrała 3 z 4 spotkań, zajmując ostatecznie drugie miejsce z gorszym bilansem bramkowym. W sobotę czeka ją ostatni sprawdzian. W Koszalinie odbędzie się memoriał Bartosza Bigdy i Filipa Potocznika. W sobotę kibice piłki nożnej w halowym wydaniu mieli okazję obejrzeć mecz towarzyski Polska-Francja w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej. Zwyciężyli goście 4-3. Dla biało-czerwonych był to ostatni test przed dwumeczem z Węgrami o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że rewanżowe spotkanie Polska-Węgry rozegrane zostanie 26 września w Koszalinie. Dzisiejsze spotkanie na pewno było emocjonujące. Z obu stron było dużo akcji, dużo fajnych, ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o stałe fragmenty. Aczkolwiek no, dla nas ten mecz zakończył się porażką, ale tutaj nie robimy dramatu, ponieważ na tym zgrupowaniu zawodnicy dwa razy dziennie bardzo ciężko trenowali. To było widać dzisiaj poprzez to, że nie wszystko wychodziło tak, jak powinno, ale wydaje mi się, że zawodnicy, mówiąc kolokwialnie, jak nie kolokwialnie, złapią troszeczkę świeżości, że już wejdą na właściwe tory i popracujemy przed tymi meczami barażowymi z Węgrami i pełni optymizmu na pewno będziemy jechali do Miszkolca, jak i na spotkanie rewanżowe, które odbędzie się w Koszalinie. Mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy zamienić na bramki. No nie stało się, tutaj błędy, po których my straciliśmy bramki. Na pewno będziemy analizowali wnikliwie to spotkanie. Tak jak mówię, no, każdy mecz jest inny. Tutaj widać było, że też zawodnicy w tyle głowy mają już spotkanie z tymi Węgrami. Także zobaczymy. No, ja jestem w każdym razie pełen wiary i optymizmu w to, że będzie dobrze i zakwalifikujemy się do Mistrzostw Europy w Słowenii 2018. Dwie serie rozegrała piłkarska druga liga. W piątej kolejce Gwardia Koszalin przedłużyła serię porażek do 4, ulegając na wyjeździe Wiśle Puławy 0-3. Spotkanie z szóstej kolejki z Radomiakiem Radom zostało przeniesione na poniedziałek na godzinę 19:00. Dwie kolejki również za drużynami z trzecioligowej grupy drugiej. Po porażce w pierwszej serii coraz lepiej radzi sobie Kotwica Kołobrzeg. W trzecim meczu podopieczni Daniela Kokosińskiego pokonali u siebie 2-0 Górnika Konin, a w czwartym zremisowali na boisku z liderującej w Dyświecie 1-1. Już w piątek o godzinie 19:00 Kotwica rozegra mecz piątej serii, w którym podejmie Beniaminka Centrę Ostrów Wielkopolski. Gorąca końcówka sierpnia również na boiskach czwartej ligi. W weekend odbyła się trzecia kolejka, a już w środę zespoły rozegrają czwartą. W trzeciej kolejce na pierwszy plan wybijał się mecz liderującego MKP Szczecinek z nieukrywającym trzecioligowych aspiracji Bałtykiem Koszalin. Pomimo sporych problemów kadrowych, górą byli goście z Koszalina 1-0. Oto co po meczu powiedzieli nam trenerzy obydwu drużyn. Zdecydowanie lepiej wyglądał zespół Szczecinka na naszym tle. Myślę, że nawet w drugiej połowie trzeba powiedzieć, że Szczecinek był zespołem przeważającym, prowadzącym grę. Aczkolwiek dla nas w dzisiejszym meczu było ważne, żeby zdobyć 3 punkty. Mamy trochę problemów kadrowych. Dzisiaj bardzo wielu zawodników było nieobecnych w dzisiejszym meczu, takich, którzy też stanowią w jakimś tam stopniu o sile drużyny. Są podstawowymi zawodnikami, także
Także na pewno to było dla nas jakimś tam problemem i nastawieni byliśmy na to, żeby przede wszystkim zagrać o 3 punkty i obrać taki sposób gry, taki sposób prowadzenia tego meczu, żeby te 3 punkty zostały u nas. Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie w pierwszej połowie i tak jak w pierwszej połowie ani jedna, ani druga drużyna za bardzo nie stworzyła sobie sytuacji bramkowych, tak w drugiej połowie, a szczególnie w końcówce, to my mieliśmy więcej tych klarownych sytuacji, bo i Maciek Góra w bardzo fajnej akcji nie trafił czysto w piłkę, a był gdzieś tam na 5., 6. metrze może od bramki i później Marcin Kaszczyt uderzał z wolejem, ale no niestety nie trafił czysto w piłkę, także tych sytuacji takich bramkowych myślę, że w końcówce my mieliśmy więcej. Bałtyk bardzo dobrze się bronił, miał wyniki i wygrał to spotkanie. Drugoligowy debiut zaliczyły w sobotę piłkarki Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg. Podopieczne trenera Łukasza Krymowskiego dość pechowo uległy 1-2 Kotwicy Kórnik, tracąc drugiego gola w doliczonym czasie gry. Dodajmy, że historyczną pierwszą bramkę w drugiej lidze dla kołobrzeskiego klubu zdobyła Kornelia Bincz. W poniedziałek na kortach klubu tenisowego Bałtyk przy ulicy Andersa w Koszalinie rozpoczął się międzynarodowy turniej ITF Men's Toyota Koszalin Open 2017 z pulą nagród $15 000. To największa tenisowa impreza w naszym regionie, rozgrywana już po raz 13. Odbywają się eliminacje do 13. międzynarodowego turnieju męskiego Futures. To jest taka ranga turnieju $15 000. I w tej chwili się odbywają eliminacje. Od poniedziałku startujemy z turniejem głównym roku 28 do 3 września. W turnieju głównym zawodników jest 302, ale przyjechało z różnych krajów. Z Australii, z Chorwacji, z Hiszpanii, z Niemiec i jeszcze tam są jakieś kraje po drodze. I wielu jest Polaków, którzy mają szansę zajść w naszym turnieju i mamy nadzieję, że któryś z nich wygra. I to wszystko w tym wydaniu magazynu. Dziękuję za uwagę. Jacek Wójcik, Głos Koszaliński.